28 sierpnia wspominamy błogosławionego Alfonsa Marię Mazurka, prezbitera i męczennika. Józef Mazurek urodził się 1 marca 1891 roku w Baranówce. Po ukończeniu małego seminarium karmelitów bosych w Wadowicach i tamtejszego gimnazjum w 1908 roku wstąpił do nowicjatu w Czernej, przyjmując imię Alfons Maria od Ducha Świętego. Studiował teologię i filozofię w Krakowie, Linzu i Wiedniu. W tym ostatnim miejscu w katedrze świętego Stefana przyjął 16 lipca 1916 roku święcenia kapłańskie. Był profesorem i rektorem seminarium karmelickiego i dyrektorem tercjarzy w klasztorze w Wadowicach. W 1930 roku został przeorem klasztoru w Czernej, a w 1936 został pierwszym w Polsce wizytatorem tercjarzy karmelitańskich. Napisał dla nich w 1937 roku statuty. Pozostawił także w rękopisie opracowane pieśni kościelne. W Czernej prowadził na wysokim poziomie chór kościelny. Przygotował do druku brewiarzyk dla tercjarzy oraz wznowienie tekstów rekolekcyjnych napisanych przez karmelitę trzewiczkowego ojca Marcina Rupczyńskiego. Publikował artykuły na łamach Głosu Karmelu. Odłączony od grupy zakonników i mieszkańców Czernej, którzy mieli pracować przy fortyfikacjach, zginął śmiercią męczeńską 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze, zastrzelony przez żołnierza SS. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku wraz z grupą 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Alfonsa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,